Witam, witam serdecznie. Rubinstein Tomasz. Jerzy Tomasz, jeden z angielskich szyfrantów wezwanych, kiedy wybuchła wojna wezwanych z Argentyny do Anglii. Rubinstein białe, zobaczmy co on gra. Obrona Niemcewicza, Juliusza Ursusa, goniec B4, hetman C2. Wariant Alochina, nie E3, nie wariant Rubinsteina, D5. Najlepszy ruch, trzeba przeciwdziałać. Przechodzimy na tory obrony, na to gambitu hetmańskiego trochę i też takiego wariantu wiedeńskiego. Hetmanem nie jest dobrze bić, ale jest bił, no i co Rubinstein ma zrobić z tym? Spokojnie A3. Zabrał czarnopolowego gońca. Skoczek nie skoczy na B4, więc to nie groźne. Sam zagrał B4. Uniemożliwił zagranie B5. Pion nie może tu przyjść. Goniec D7. F3. Goniec A4. Trudno zrozumieć to posunięcie. Ale chyba robi miejsce dla hetmana, no. A ten spokojnie kończy rozwój, nie przejmuje się głupotami. Roszada. Skoczek E2, C6. U Rubinsteina każda figura ma swoje pole. Ten idzie prawdopodobnie na C5, żeby zająć przyczółek. Skoczek C7, D3. Goniec B5. No jak poszedł, no to A4 zbija, odbije i będę miał tempko. No jakie to proste. I ma tempko, i ma Rubinstein parę gońców, i ma atak mniejszościowy, i jest struktura E6, C6 przeciwko pionkowi D4. Wieża FD8. No to spokojnie, żeby tu nie groziło goniec, ponieważ hetman z wieżą atakują dwakroć, znaczy dwa. To pokazuję moim kolegom, młodym youtuberom. Hetman E7, roszada. Wieża FC1, proszę, pełna kontrola. Tu patrzymy, że widzimy, że ten gończyk patrzy tam. On patrzy. Skoczek CE8. Czy ktoś powie, że czarny ma przewagę parę skoczków? Tak może powiedzieć, a również na co? Proponuje wymianę hetmanków. Oczywiście zamierza zbić tym pionkiem. Lewym. Nie zgadza się. Przepraszam. Nie zgadza się. No co piona wziął? Bez rekompensaty wieża A8. To hetman C5. Skoczek D7. Wydaje się, że hetman nie ma powrotu, jednakże Rubinstein wszystko doskonale policzył. Zakombinujmy jak Rubinstein, czas start. Myślimy jeszcze sekundę. Myślenie nam pomogło. I proszę bardzo. I powstała nowa słabość. Tu powstała nowa słabość. Będziemy z tą słabością walczyć.
E5. Otwarcie pozycji korzystne jest dla strony mającej parę gońców. Ale tu wziął i teraz idą straszne piony A. Straszne piony A. Koniś nie ma gdzie odskoczyć. W zasadzie można się poddać. Pełna dominacja. Komputer napisze plus 6, plus 7. Goniec B6, jak zbije, to wyprostuje. Zbił i wyprostował. O czym my w ogóle mówimy? Teraz wieża DD nie broni piona, bo jak zbije, to broni tego piona, a jak nawet po wzięciu wieża da szacha i pion idzie. Chyba postawił za wolnym pionem, chciałem pogonić C4. I proszę bardzo, kombinujemy jak Rubinstein. Kombinujmy jak Rubinstein. Akiba, rzecz jasna. Akiba. Przeszedł do końcówki wieżowej. I kochani, zastanówcie się chwilę, zegara nie włączam. Nie włączam, co on tu zagrał. Pion więcej. Zdwoił wieżę na siódemce. Jak tego bronić? Mówią zielono mi. Dał szaszka. I po króle F2 się podał. No może dać jeszcze jednego szaszka. A marsz piona nic nie daje. Grozi tu i tu. No nie grozi on. Ale grozi tu. Przyjrzyjmy się tak szybciuchno, jak on grał. No grał spokojnie. Wybił, przeszedł do struktury karzbackiej, zbił hetmana, nie dał zagrać C5. I kończy rozwój, obronił gońca czarnopolowego, którego tam zabrał, skoczek idzie na C5, no nie daje pójść na C5, ale dał parę gońców. Parę gońców i takie klasyczne ruchome centrum, to już jest wygrane. Spokojnie. Zaproponował wymianę hetmanów pozycyjną. Na C5 może być wieżą. Na C5 może być pionem. Jak zbije lewym pionem, to tu jest słabość. Uciekł. Powstała słabość na B7. Poszedł po nią. Nie ma go jak bronić. Bo jeżeli wieża B8, to goniec F4 się prosi. Albo wieża B3. Albo D5. Wszystko się prosi. Więc zagrał E5. Otwarcie pozycji oczywiście rozgrywa gońce. I to prostuje piony. A tu najprościej w świecie poszedł do końcówki wieżowej i zrobił tak, jak Aaron Nimcowicz mówił, absolutne panowanie na linii siódmej. I tu się poddaję, pokazałem parę przykładowych ruchów. Dziękuję za uwagę.